Halo, halo, dzień dobry, cześć i czołem wszystkim. Po ostatnim odcinku Wojny na piłek z Lachem zajrzałem do sekcji komentarzy i znalazłem tam zaskakująco dużo wpisów dotyczących właśnie PES-a 2021 i ewentualnych propozycji nagrania kolejnego materiału z tejże gry. Dlatego nie mogłem pozostać głuchy na wasze prośby. Prawda jest taka, że nie było żadnej prośby, ale po prostu chcę to nagrać. Cześć, witajcie z tej strony, oczywiście Nexio, ma to kolejny odcinek z... no właśnie, nie z FIFA, tylko kolejny odcinek z PES-a na naszym kanale. Ale mimo wszystko was witam. I równie serdecznie. Jak sami widzicie, radosny Argentyńczyk Lionel Messi na nas spogląda, a my już dostajemy się do menu głównego PES-a 2021. Odpowiadając na wszystkie komentarze, tak, wgrałem sobie licencję. I odpowiadając na wszystkie komentarze, ale nagraj poradnik, jak to zrobić. Moi drodzy, nagrywam co roku taki poradnik od 2016 roku. Tu się nic nie zmieniło. Możecie odpalić mój poradnik z PES-a 2020. I jedyne co, to pobierzcie sobie option file'a do PES-a 2021. Pozostałe rzeczy robi się dokładnie tak samo. Efekt option file'a jest oczywiście bardzo prostym. Mam licencjonowany każdy klub, wszystkie ligi, dodane rozgrywki, których nie ma. I o ile w PES-ie 2020 Lite, który w sumie dotyczy tylko i wyłącznie tego trybu My Club, no niewiele to zmienia. Chociaż jak sami widzicie, N'Golo Kante, który jest tam w prawym górnym rogu, ma herb Chelsea, a nie żadne London Blue i tak dalej, ale najwięcej to oczywiście zmienia też w standardowym PES-ie, gdzie możecie grać sobie Ligę Mistrzów, Ligę Europy, no wszystkie puchary, czego tylko byście nie chcieli. My dzisiaj jednak skorzystamy z okazji, jaką ostatnio Konami zarzuciło na moje konto. Mianowicie otrzymałem darmowe czarne piłki. A czarne piłki oczywiście to nic innego jak odpowiednik paczki za 100k, coś takiego. No w każdym razie mamy tam naprawdę solidną gwarancję na trafienie czegoś naprawdę potężnego. Dodatkowo z tego co widzę, dorzucili kolejne paczki, gdzie mamy do wyboru zawodników Romy, zawodników Manchester United. I z ciekawości, rzućmy okiem na Manchester United, mamy 100% gwarancji na czarną piłkę. I jest tutaj David De Gea, Bruno Fernandes, Tony Martial, Harry Maguire, Wan-Bissaka, McTominay, Shaw i Mason Greenwood. Naprawdę ciekawi zawodnicy, ale problem jest chyba taki, że nie stać mnie na obecną chwilę na żadną z tych piłek. Jeżeli chodzi o Romę, tutaj mamy nieco mniejsze prawdopodobieństwo, bo mamy jakiegoś zawodnika, który ma też złotą ocenę swojej piłki i jest to Karsdorp oraz Gonzalo Bilar, tak więc tacy są zawodnicy. Mniejsza z tym, nie zagłębiajmy się dokładnie w to wszystko, tylko przejdźmy już bezpośrednio do Black Ball, bo mamy jak widzicie 5 czarnych piłek do otwarcia i mamy też jedną złotą, więc otworzymy je sobie wszystkie. Później tych zawodników, których trafimy, oczywiście mam nadzieję, że przydzielimy do naszego zespołu. I tak jak ostatnio rozmawiałem z Lachem, skoro w FIFA mam skład Chelsea, to może tutaj też by się dało taki skład zrobić. Chociaż zaczynamy już od Ligi Hiszpańskiej. No nie mówcie, że... Tak, to jest on. Thibaut Courtois. Ostatnim razem trafił go Lachu. Ja mam farta coś do tych bramkarzy związanych z Chelsea. Ostatnio Kepa, teraz Thibaut Courtois. No, jak siebie chłopie nie lubię, tak no jesteś dobry, jesteś zdecydowanie dobry. No i Jezus Maria, jeszcze ten w stroju Chelsea. No i mam nadzieję, że teraz nie Thibaut Courtois, chociaż fajnie się na pewno będzie zgrywał z Edenem Hazardem, a teraz... Znowu Hiszpania. I czy będzie czarna piłka? Jest znowu czarna... A przecież tu jest gwarancja czarnej piłki, ty debilu. Ktoś z Sevilli. I to ktoś dobry, bo tutaj jest sporo dryblowania. Gomez, 24. Ile ty masz overalla, Gomez? Papu Gomez, 85 punktów overalla. Jako ofensywny pomocnik, on absolutnie idealnie się wpisze do mojego składu, bo nie mam tam ofensywnego pomocnika. Mam samych CDM-ów albo CMF-ów, więc jak najbardziej. Ofensywny pomocnik mi się przyda. Dobrze, zostawmy na chwilę te czarne piłki, przejdźmy do Black Ball Plus. I z tego co widzę, no to mamy tutaj, przepraszam, Gold Ball Plus. Jak widzicie, mamy tutaj wszystkich złotych piłkarzy i malutki odsetek też tych czarnych, więc trafienie tutaj na dobrą sprawę czarnej piłki jest już gigantycznym szczęściem samym w sobie, więc raczej bym się na to nie zapatrywał, bo to jest 2%, 2% szans na czarną piłkę. Odpalamy i może teraz Anglia? No nie, teraz Ligę. I jest to oczywiście złota piłka i Lille, zawodnik Lille, kto to będzie? Jose Fonte, tak więc środkowy obrońca z Lille, oceniony na 80 punktów overalla. Przyzwoity overall, co by nie mówić. Oczywiście witamy go w naszej drużynie w My Club, oczywiście, że tak. Tak więc zapraszamy Jose Fonte, zapraszam serdecznie. Jeszcze 3 piłki do końca, więc możemy trafić naprawdę fantastycznych piłkarzy. I jest w końcu Anglia, to proszę, niebieski trykot. Niestety, to nie jest niebieski trykot, chyba że to jest jakiś bramkarz. Tak, to jest Ederson. To jest na 100% Ederson, 88 punktów overalla w FIFA, a jaki overall będzie miał tutaj Ederson?
też 88, tak więc mamy do wyboru Edersona, mamy też do wyboru Thibaut Courtois, jeżeli chodzi o bramkę. Nie jest też jakoś super imponująca na tle pozostałych zawodników, zresztą jak porównacie sobie skład chociażby Futrola, który nagrywa na bieżąco MyClub z PESA 2021, to zobaczycie, że tam naprawdę, naprawdę jest masa fantastycznych piłkarzy. A teraz, moi drodzy, znowu bramkarz, no super, no chyba najwidoczniej jest, muszę złożyć cały skład z bramkarzy, bo Bernd Leno to jest kolejny golkiper, który trafia do naszego składu, oczywiście z Arsenalu ocenione na 86 punktów overalla, ale cały czas mamy szansę na jednego piłkarza. Proszę, Chelsea, niebieski trykot, Anglia i Chelsea, otóż nie, Hiszpania, to chociaż Barcelona albo Real? Nie, znowu Sevilla. I naprawdę duplikat? Papu Gomez w duplikacie, no to po raz pierwszy w życiu chyba w ogóle trafiam duplikat, jeżeli chodzi o PESA, jakiegokolwiek, jak grałem kiedykolwiek MyClub. To jestem ciekawy, co w takiej sytuacji właściwie teraz mogę zrobić. Czy ja mam go jakoś przepalić, czy ja go mogę jakoś dodać, czy co? Przekonwertuję go sobie tak czy siak na ex-trainer, no bo on mi nic nie zrobi. On mi absolutnie nic nie zrobi, nic mi nie da, więc tak, wiem, że przepalam czarnego piłkarza i że jestem debilem, ale muszę tylko zedytować pozycję naszych zawodników, żeby one faktycznie wróciły jakoś do normy. No wiadomo, tutaj najwięcej będę miał jako środkowy pomocnik, tylko przydałby mi się mimo wszystko ktoś nieco bardziej defensywny. Eden Hazard też bardziej tutaj by leżał, ale jeżeli go przesunę tu, no też nie mogę go już tutaj przesunąć, bo wtedy jest oczywiście jako second striker, a taką formacją nie dysponuje. I może nie wygląda to najlepiej, w szczególności te boki obrony wyglądają trochę dyskusyjnie, ale spokojnie, małymi kroczkami do celu. No i dobra, mamy przeciwnika, który ma bardzo, bardzo podobny poziom z Algierii, z tego co widzę. W ostatnich 5 spotkaniach wygrał zaledwie jeden mecz i pytanie, czy to były normalne mecze rozgrywane przez niego, czy ewentualnie symulowane, bo pamiętajmy, że oczywiście w PES-ie można też pozostawić w ogóle granie w cały tryb MyClub w symulacji i komputer może rozgrywać za was spotkania, które będą później tak czy siak nabijane do punktów. Coś niesamowitego. Mój pierwszy mecz w PES-ie 2021. Szczerze powiem, pierwsze spostrzeżenie, trawa jest zielona. A to jest naprawdę coś niespotykanego, jeżeli chodzi o FIFA Ultimate Team. Tam, żeby ta trawa w ogóle przypominała kolor zielony, to muszę naprawdę mocno się postarać w saturacji później w postprodukcji. No dobra, oczywiście standardowo... O nie, Jose Fonte wyprzedził go, przepchnął Cristiano Ronaldo, to jest niemożliwe, w takich sytuacjach w 99% przypadków nie ma mowy już o jakiejkolwiek szansy na strzał. Jose Fonte jednak mimo wszystko przepchnięty i wyprzedzony przez Cristiano Ronaldo, 1-0 dla naszego przeciwnika, ja też podałem do przeciwnika. Może dlatego warto by było zostawić rankingowe mecze jednak na moment, w którym będę wiedział, jak się poruszać w ogóle po boisku. Niestety przeciwnik dostaje spory boost, ale dlaczego dostał aż taki spory boost za wygranie spotkania ze mną? Nie wiem. Zobaczymy, czy ewentualnie dobierze mi przeciwnika w meczu towarzyskim, bo jeżeli tak, to myślę, że tam możemy znaleźć rywala nieco bardziej odpowiedniego dla samych siebie, ale zanim oczywiście mecz towarzyski, to przejdźmy sobie do agentów. Tutaj wybierzmy sobie Special Agent i otrzymaliśmy oczywiście w prezencie Gold Ball Plus, więc otwórzmy też i Gold Ball Plus. I mam nadzieję... Nie chce mi się wierzyć, że trafimy czarną piłkę, ale to chociaż powiem tak, proszę, żeby to nie był bramkarz. Hiszpania. Jezus Maria, to jest bramkarz. To jest bramkarz! I to jest Jan... Czy to jest Jan Oblak? Czy ja trafiłem czarną piłkę? Ja trafiłem w tym czarną piłkę! Przecież tu było 2% szans! Jan Oblak oceniony na 91! Co jest grane? Jakim prawem? Jak to się wydarzyło? Nie wiem! Fajnie, że trafiamy samych bramkarzy. No myślę, że na pewno złożę z tego fantastyczny skład. Problem jest taki, że nie mamy nikogo. Nawet na zmianę nie mamy kogo wpuścić, bo po prostu... No nie ma kogo. Dobrze, moi drodzy, spójrzmy tutaj. W tym, w tejże parce mamy 180 srebrnych, 90 złotych i 30 czarnych, ale mogę za to wykupić właśnie tę paczkę. Za to, jeżeli chodzi o Top Agent, mogę tutaj znaleźć obrońcę. Kurczę, w sumie jakbym znalazł jakiegoś obrońcę, mamy 2% szans, w sumie bardziej srebrny. No dobra, niech będzie po prostu Top Agent, Defender i spróbujemy znaleźć jakiegokolwiek obrońcę, chociażby na wejście z ławki rezerwowych. My cały czas gramy tam jedną tą białą piłką, a to jest naprawdę tragiczny stan. A jeżeli teraz trafiłem czarną piłkę, mając zaledwie 2% szans, to dlaczego byśmy mieli teraz nie trafić jakiegoś dobrego zawodnika z Eredivisie? I to jest złota piłka i to jest ktoś z Ajaxu, więc to musi być ktoś w miarę dobry. 31. Kto ma 31? Tagliafico, Nicola Tagliafico na lewą obronę.
No idealnie! Absolutnie idealnie, opłacało się! Uuu, czekajcie, przecież tu jest jeszcze Sokratis, to w ogóle no... Przepiękna paczuszka. Spróbuję rozwinąć po prostu Oblaka, chociaż gdy wejdę oczywiście w menu treningu, no to wtedy Oblak będzie dla mnie zarezerwowany i nie będę mógł go używać. A z drugiej strony, dlaczego mielibyśmy go sobie nie rozwinąć, skoro mamy tyle tych specjalnych treningów i specjalnych boostów, to podrzućmy mu jeszcze ten poziom 9, niech będzie. Ciekawy jestem, czy rozwinie jeszcze punkty overalla w takim razie. I zobaczymy, uwaga, uwaga, Oblak, 92 punkty overalla, Markelbot, ocena 300, sugerowałoby to, że dopiero co zaczął grać. I tak to się zgadza, moi drodzy. Gramy też z Polakiem, nie rozegrał jeszcze żadnego meczu, to jest jego wielki debiut w PES-ie 2021. I jego skład, Diego Costa, Nastasic, Dinie, Dani Alves, Milinkovic, Savic, Cristiano Ronaldo, czy oni go rozdawali wszędzie za darmo, Dembele, Dybala i Pierre-Emerick Aubameyang. No u nas oczywiście Oblak, nowy, zobaczymy jak się będzie spisywał faktycznie tenże goalkeeper. Drobne zmiany w wyjściowym składzie Zapata w miejsce Roberta Lewandowskiego, też wsparcie obrony, no Nicola Tagliafico mam wrażenie, że będzie no prawdziwym tym klejnotem koronnym, jeżeli chodzi o cały nasz blok defensywny. No dobra, pierwsze spotkanie to była sromotna porażka, zatem czas teraz zdewastować Juventus, który odgapił oczywiście ode mnie logo, które tutaj jest na ścianie. Ja cały czas utrzymuję, że powinienem pozwać Juve po prostu za tamto jawne ograbienie mnie z praw autorskich do pomysłu takiego logotypu, no ale już mniejsza z tym. Sokratis, Jose Fonte, oczywiście cały czas z tą siódemką, bo mu tego nie zmieniłem. Nicola Tagliafico. Jedyne, co mnie cieszy, to to, że połączenie w tym meczu powinno być zdecydowanie lepsze, a teraz już Zapata. Ale jednak przeciwnik tutaj wybronił się z tej sytuacji, ale bardzo, bardzo ładnie się odnalazł w ogóle Zapata. Świetne rozegranie, no teraz za to my musimy tutaj asekurować i świetna piłka zatrzymana przez Kovacicia. Teraz Zapata, jest Gomez i już Gomez się wdziera w pole karne i teraz Gomez strzał po długim, może dobitka. Hazard odległ. Wow! Jaka intensywność tego meczu! Totalne przeciwieństwo, przeciwieństwo tego tej zamuły, która była wcześniej. Zieliński zza pola karnego. Tutaj się da strzelić zza pola karnego i nie zautoblokuje tego 500 zawodników. Fantastyczna próba ziela. Tak w sumie stwierdziłem, że dlaczego by nie? No dobra, tu jest już żółta kartka oczywiście dla naszego rywala za ten brutalny faul na duwanie Zapacie. Ej, no podoba mi się, no wleciliśmy w ten pierwsze, w te pierwsze 45 minut naprawdę, naprawdę nieźle. Ustawmy sobie, żeby wbiegali po prostu na dalszy słupek i tam dośrodkujmy tę piłkę odchodzącą. Zieliński, jest zagranie do Zapaty i Zapata! Cristiano Ronaldo próbuje mnie tutaj fake-shotować, ale dobrze, broni Oblak, ale to jest naprawdę mega, mega intensywny mecz. To w porównaniu do tego, co mieliśmy wcześniej, to ja się czuję, jakbyśmy po prostu wsiedli teraz na jakiś piłkarski roller coaster. I teraz Zapata, zagranie oczywiście z pierwszej do Piotra Zielińskiego i Piotr Zieliński będzie dośrodkowywał w pole karne, jest strzał głową, ale niestety ta piłka do siatki nie wpadła, Papu Gomez nie był w stanie tego wykończyć. Idealna sytuacja, gdyby w tamtym miejscu właśnie znalazł się Duwan Zapata, albo kto wie, być może Robert Lewandowski, to raczej mielibyśmy na pewno już prowadzenie do zera, ale teraz Nicola Tagliafico. Zapata, wypuszczenie piłki do Gomeza. Gomez, to musi być gol. Dlaczego ty, Gomez, do tego nie dobiegłeś? Zieliński, zagranie piłki do Gomeza. Gomez, strzał od słupka, ale huknął w końcu. Bez zastanowienia Argentyńczyk wcisnął to. No fantastycznie, musieliśmy długo czekać na naszą pierwszą bramkę, ale za to jakie trafienie. Papu Gomez w 38 minucie, przepiękny strzał, ta piłka odbiła się od spojenia, idealne okno, bez szans byłby jakikolwiek bramkarz na świecie, fantastyczna sprawa. Koniec, po pierwszych 45 minutach prowadzimy 1-0, ale absolutnie to my dyktowaliśmy warunki, które się działy w tym meczu. Świetny strzał Papu Gomeza, w końcu coś się dzieje, no ale mecz sam w sobie jest zdecydowanie atrakcyjniejszy. No dobra, zmieńmy Zapatę i wpuśćmy w jego miejsce Roberta Lewandowskiego, nie ma co długo czekać, a skoro mamy Orła Polski, który oczywiście został... A propos, wczoraj odznaczony krzyżem, mamy wypożyczonego Roberta, ocenionego na 93, to przydałoby się, żeby on faktycznie... Jezus Maria, ale teraz młyn, wybijamy tę piłkę. Eden Hazard, zagranie do Fabiana Ruiza, ten odegranie do Papu Gomeza, Papu Gomez! Kovacic, wypuszczenie piłki i jest tutaj Gomez, i Gomez! Chciałem lobować, ale nie wiem, czy loby działają dokładnie w taki sam sposób jak w FIFA, bo trzymałem te L1 i to niestety nie zadziałało. Teraz Robert Lewandowski do Papu Gomeza. Papu Gomez minął się z piłką. Fabian Ruiz, czekamy na Papu Gomeza i Papu Gomez teraz już wypuszczony. I Papu Gomez po długim i tym razem już udało mu się zmieścić piłkę w siatce. 2-0, Papu Gomez zdobywa swoje drugie trafienie w tym meczu. No absolutnie nasz najlepszy zawodnik póki co, przynajmniej...
tak to wszystko wygląda, bo ani Hazard, ani Lewandowski, no z całym szacunkiem do niego, jakoś nie błyszczą. A Papu Gomez świetnie sobie radzi, fantastyczny też dribbling Fabiana Ruiza, trzeba to oddać. Królowi to co królewskie i prowadzenie 2-0. Kovacic, zagranie do Zielińskiego, świetne wypuszczenie Roberta Lewandowskiego i tak jest, moi drodzy, szybciutko mamy też i trzecią bramkę i w końcu zdobywa swoje trafienie też i Robert Lewandowski. 3-0. O nie, przeciwnik ma teraz szansę na swój gol. Panie Ronaldo. Tagliafico, dogranie tej piłki do Edena Hazarda, ale Belk niestety nie dotarł do futbolówki i koniec. Wygrywamy nasz drugi mecz 3-0. No ten pierwszy to był ewidentnie jakiś falstart, ale ten drugi, no tutaj już była totalna la zabawa. No więc tak to wygląda. PES 2021. Szczerze powiem, moje odczucia są identyczne jak podczas grania w PESa 2020, ale to by się zgadzało, bo PES 2021 to PES 2020, tylko z aktualizacją składów. Ale jeżeli chcielibyście zobaczyć tego więcej, to sekcja komentarzy jest do waszej dyspozycji. Zostawcie łapę w górę i dajcie mi o tym oczywiście znać.